Lowelowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam opowiem, to takie, można powiedzieć, rowerowe newsy na najbliższy czas. Przy okazji zrobię sobie taki delikatny przejazd na trenerze, z tego powodu, że w dniu jutrzejszym mam zawody, a mianowicie owocowy przełaj. Więc e, dzisiaj jest piątek, jutro w sobotę wstawiam ten film. Od samego rana, więc trzymajcie kciuki, aby wszystko poszło jak należy nie nastawiam się na jakieś wysokie lokaty, bo oczywiście przełajowcem nie jestem ale będę chciał z siebie dać wszystko i mieć przy okazji z tego dobrą zabawę jak wiecie przełaj jest to e, dyscyplina nieco inna niż trenuję na co dzień więc myślę, że może być ciekawie, już raz kiedyś startowałem, niestety ten start był taki no nie za ciekawy, ale mam nadzieję że teraz pójdzie dużo, dużo lepiej dzisiejszy Film to będzie taki Q&A bez Q&A, czyli odpowiem na najczęściej ostatnio zadawane pytania, a mianowicie jedno z pierwszych to jest, jaki trenażer, na jakim trenażerze jeżdżę. Y rok temu stawiałem dwa filmy o trenażerach, jeden to był o y Elite Suito T, z którym miałem bardzo niemiłe przygody, samo działanie y postawiało posta wiele do życzenia gdzie finalnie trenażer trafił na reklamację, a zaraz po tym nabyłem wahoo Kik Core i w tym roku też jeżdżę na wahoo Kik Core y Nie wiem czy słyszycie ale trenażer jest stosunkowo cichy więc mam nadzieję że to nagranie też będzie w miarę przyzwoite Kręcę około tam no teraz 180 watów i normalnie się słyszę w takim pomieszczeniu dobra Teraz pytanie, jaka aplikacja? Jak widzicie, teraz jeszcze na Zwifcie są oczywiście do tego alternatywy, takie jak Ruby. I jest to fajny, fajna aplikacja, jeżeli ktoś na przykład chce pojeździć trochę w nieznane tereny, pozwiedzać wirtualnie jakieś zagraniczne rejony. Więc jest spoko, tym bardziej, że Ruby można wykupić pakiet na cały rok. I to się opłaca, i tam można sobie to podzielić teoretycznie na trzy osoby z rodziny, ale wiadomo, jak to z rodziną bywa. W ostatnim czasie bardzo mocno rozwinęła się aplikacja MyWush i faktycznie jest ona ciekawa. Jest bardzo dobrą i tanią, bo darmową, alternatywą dla Zwifta. Ma jeszcze parę niedociągnięć. Jedną z takich minusów na razie dla mnie to jest to, że nie jest na platformę MacBooka. I że co najwyżej mogę zainstalować sobie ją w telefonie? Uda mi się podpiąć? No, 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 no. no baj, baj, na koło. Będzie większa średnia. No, jakiś tam kofirajdzik. Dobra, zobaczymy. Może się uda trochę pojechać z nimi. Więc spoko aplikacja. Jest parę niedociągnięć. Mi się póki co nie podoba. E odzwierciedlenie prędkości względem płaskiego terenu. No w ogóle na płaskim z górki pod górkę wystarczy burka nie wiem rzędu 10% przy 200 watach pokazuje mi jakieś 5 km na godzinę. Stara się to jest według mnie słabe, ale myślę, że w najbliższym czasie. W najbliższym czasie będzie się to mocno rozwijać, bo bo Emiraty Arabskie bardzo chcą promować. Ten, te ekolarstwo Dobra. No i tak jak widzicie, na załączonym obrazku jest Zwift. Wczoraj wykupiłem, czy znaczy wczoraj skorzystałem z darmowego Zwifta, czyli 25 km. I powiem szczerze, że no mi się spodobało No jest, jest różnica, więc na razie poświęcę te 15 dolców, czy jakieś 70 parę złotych i pojeżdżę na Zwift Teraz tak, jeżeli chodzi o. Rowerowe newsy. No, to zbliża się Black Friday. I na pewno na niejednych sklepach mogą trafić się jakieś fajne wyprzedaże. O sklepach, które ja znam, to ten, w którym ja pracuję. Czyli PG Bikes. Stacjonarnie będziemy mieli aż 30% rabatu na wszystko od cen katalogowych, i to będzie w sklepach stacjonarnych. Oraz w sklepie internetowym, więc wydaje mi się, że spoko promocja. Na pewno będą jakieś fajne wyprzedaże na koła Vinci i pewnie też Berg bo Vinci i Berg mają dużo wspólnego z tego, co się ostatnio dowiedziałem. I faktycznie to jest chyba racja, ale to już tam nie będę wnikał w szczegóły. Eee, tak samo koła, które ostatnio mam, zanim, mam okazję testować, czyli Elite Wilsy. Jest to bardzo chińska marka i posiada koła tanie i e, koła premium, które mam, które mam możliwość teraz testowania koła premium to jest e, model jaki ja posiadam drive one kosztują ponad 1000 dolców, ale są na szprychach karbonowych z łożyskami ceramicznymi więc spoko się wstępnie wydają ale na razie jeszcze nie robią o nich filmu, bo za krótki czas, aby my coś więcej powiedzieć, ale nie też będzie promocja, a jak nie będzie, a jak nie złożycie skorzystać z czarnopiątkowej promocji, no to oczywiście z jakimś tam moim kodem będziecie mieli rabat aż 15%. I te koła premium można kupić normalnie na stronie internetowej Elite a ich tańsze tańsze komplety są dostępne normalnie na AliExpress i są bardzo, bardzo popularne, dobrej cenie, bo tam poniżej 3000 można wyrwać. No jest jak za też tercje wydaje się spoko. Jeszcze dodając właśnie o czarnopiątkowych promocjach, no to właśnie jak co roku jest promocja na pomiar mocy inpika, więc jeżeli ktoś chce sobie potrenować o na nieco wyższym levelu, to oczywiście z takiej promocji też może skorzystać. Korzystając z tego, że kamera mi się wyłączyła, no to ciągnąłem sobie teraz po dwie rzeczy, które też testuję. Eee, to jest dokładnie licznik IGP Sport IGS 630S oraz lampeczka IGP Sportu TL30. To nie będzie jeszcze recenzja tego licznika, bo eee, czekam na aktualizację. Ten licznik posiada parę drobnych błędów w wieku 10. Ale wstępnie mogę powiedzieć, że to są fajne produ produkty. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się nagrać film. E Licznik sam 1249, e lampeczka 129 zł. Kupując ten zestaw, możecie go wyrwać za 1300 zł plus jeszcze kod tam Veloberda 10%, 130 złotych mniej, tak? Czyli 1170 zł za obydwa te dwa produkty, i w tym mamy jest tak dodatkowy uchwyt, ale taki na wysięgniku, gdzie pierwotnie nie było tego w jego starszym bracie. I mamy tą lampeczkę. Licznik dostał nowe funkcje, dokładnie te same, co o nich wspominałem rok temu, że ich brakuje czyli przeliczanie trasy oraz segmenty. Bo wiem właśnie, że w tamtym roku to jest fajny licznik, ale brakuje mu tych opcji i te opcje dostał. Więc w najbliższym filmiku będę chciał pokazać jak to mniej więcej działa i wygląda. A to jest lampka, która świeci dosyć przyzwoicie. Ma funkcję połączenia się z tym licznikiem poglutu. Ustawienia własnych trybów. a funkcję stopów. A oraz bardzo długo wytrzymuje na baterii. Bo ja na razie ustawiłem tryb własny. Jakieś. Dwa tygodnie temu z tego korzystam, i tam, ja wiem, z 20-30% na razie żarło baterii, więc potrafi wytrzymać nawet 50 godzin. Więc zobaczymy, czy faktycznie tyle wytrzyma. Mówię, na recenzję tych produktów musicie jeszcze chwilę poczekać. Wstępnie mogę powiedzieć, że są fajne. Nie chcę mówić, że to jest najlepsze. Chcę Wam po prostu przedstawić te plusy i minusy. O, dobra. Pod ostatnim Q&A dużo osób się zastanawiało, czy ja w ogóle mam dobry rower, jeżeli chodzi o rozmiar roweru. Bo w Skerze jeżdżę na XLC, a on jest o długości 56 cm, Przemet 90, cm. Wydawałoby się, że jest to za mały rower, ale się niedługo dowiem, bo idę w końcu na bike fitting, podjąłem taką decyzję. Długo się nad tym zastanawiałem, długo analizowałem, szukałem odpowiednie osoby do tego i myślę, że znalazłem. Zobaczymy. Mam nadzieję, że trochę zmienię swoje zdanie o kwitingu, bo sam jakoś do końca nie jestem tego jakby zwolennikiem, żeby wydawać, nie wiem, 500 czy 1000 zł za to, żeby ktoś mi powiedział, czy mam dobrze, czy źle ustawiony rower, ale mam niestety jakieś swoje wady, w ciele, które do nie pozwalają jeździć długich dystansów i mam nadzieję, że. Te osoby, które się teraz mną zaopiekują, będą w stanie mi pomóc. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Bo jak wiecie, lubię jeździć dużo, ale niestety nie zawsze mi plecy na to pozwalają. Mniej więcej to tyle, co chciałem w chwili obecnej powiedzieć. Czyli to, co mniej więcej będę w najbliższym czasie testował. O, możecie pisać w komentarzach. Jeżeli wiecie, że gdzieś będą jakieś fajne czarnopiątkowe promocje, to możecie pisać. Na co ewentualnie polujecie Co chcecie kupić W sklepie, w którym pracuję w PG Bikes Będą Eskery Po siódemki, po siedem tysięcy Siódemka po, za siódemkę To myślę, że to jest dobra cena e, Już nie zostało ich dużo Ale coś jeszcze jest Jak byście chcieli Piszcie, pytajcie Może uda się wyrwać dobrej cenie Oczywiście nie tylko, bo są szóstki Są piątki, czwórki, dwójki I jedynki A, ósemek nie masz. O, jakby to chwytał. Kiedy nowe skery? To jest dobre pytanie. Wiem, że coś się pojawi, chyba już wstępnie w grudniu. Coś stycznia może być ciekawego, no ale nie chcę na razie nic obiecywać. No to są takie wstępne informacje, ale też się nie mogę doczekać. Tak samo jak wy, no, w najmniejszym czasie będę chciał Wam przedstawić testy licznika IGP Sportu IGS 630S oraz lampki TL30. Oraz mu uda mi się sprawdzić jakoś fajnie te koła. Elite Willysy Drive y, to też o nich nagram film Będę chciał jutro na nich przejechać w owocowym przełaju I co najlepsze będę chciał przejechać na tych semi od Wolfpacka, czyli rozmiar Po szerokości 38 mm. Ja wiem, to nie jest do końca zgodne ze standardami Ale ja biorę udział w wyścigu amatorskim A nie w Elicie, więc Tam takie rzeczy mogą mieć miejsce a normalnie można startować na góralach. Jak patrzyłem, frekwencja może być dosyć spora. No, Dobra, to tyle. Bo i tak się poce, Trzeba wziąć łyk wody, ściągnąć czapkę, koszulkę i trenować jak człowiek. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. postaramy się na nie odpowiedzieć. Ewentualnie może zrobić jakiś osobny film opowiadający, odpowiadający na nie, jeżeli będzie jakiś ciekawy temat. Mam kilka filmów jeszcze w zapasie, ale ostatnio jakoś ta pogoda nie nastraja. Nawet nie ma, jak na zewnątrz nagrać filmów, bo jest szaro buro i ponuro. A jak nie jest szaro buro, to, to jeszcze pada. Jak nie pada, to wieje. Więc. Dlatego wybrałem trenażer, chociaż sam nie do końca jestem zwolennikiem trenażera. Wolałbym na pewno jeździć na zewnątrz. No ale co zrobić? Nie zawsze tak można. No co, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.